Dzień dobry. Nazywam się Maria Michalska. Jestem uczennicą klasy pierwszej. Uczę się na kierunku technik architektury krajobrazu. Dzisiejsze spotkanie poprowadzę wspólnie z koleżanką z mojej klasy, Katarzyną Ratajczak. Witamy Państwa serdecznie na kolejnym z cyklu spotkań dotyczących tematyki związanej z naszym miastem i regionem, które odbywają się pod wspólnym tytułem Tu mieszkamy, tu żyjemy. Tu mieszkamy, tu żyjemy. To cykl spotkań, przy których chcielibyśmy jak najszerszemu gronu młodzieży pokazać to, w jakiej rzeczywistości pilskiej dorastali ich rodzice, w jakiej rzeczywistości pilskiej dorastają i kształcą się młodzi ludzie. Promujemy, na ostatnim spotkaniu promowaliśmy zawody konkretnych ludzi, którzy wykonują konkretny fach. My jesteśmy szkołą zawodową i chcemy zaprosić inne szkoły, by mogły się pokazać w swoich zawodach, w swoich specjalnościach. Ostatnio naszym gościem był Zespół Szkół Ekonomicznych. W przyszłości pewnie inne szkoły kształcące w zawodach będą miały okazję przedstawić się jako środki kształtujące bliską rzeczywistość. Bo to szkoły kształtują młodzież, bo to szkoły kształtują to, jak będzie wyglądało nasze miasto w przyszłości. Nasza młodzież z Budowlanki bardzo zaangażowała się do tej akcji już po raz drugi. Dwie dziewczynki z klasy pierwszej z architektury krajobrazu prowadziły imprezę wspólnie z seniorami. Także scenariusz wspólnie opracowaliśmy tutaj razem z Państwem z UTW. Według mnie to jest kolejne piękne spotkanie. Nie dlatego, że ja wychodziłam na scenę. Nie dlatego, że my ciągle jesteśmy z młodzieżą. Że oni patrzą na nas przychylnie, uśmiechają się. Widziałam, że dziewczyny, z którymi prowadziłam spotkanie, nie były skrępowane. Ja też wobec nich czułam się swobodnie. Jego tematem przewodnim było rzemiosło. Udało nam się spotkać ze starszym cechu, z rzemieślnikami, którzy funkcjonują na rynku pilskim. Pokazało to młodzieży, że praca rzemieślnika może być pracą ciekawą, może być pracą twórczą. Mieliśmy okazję zobaczyć na filmach przedstawiających pracę rzemieślników, że wachlarz ich działalności jest bardzo duży. Rzemiosło to jest to, czym stała pilska piła przez wiele lat. Myślę, że warto to przybliżać młodzieży również w kontekście współczesności, jak i w kontekście historycznym. Wychowawcze, no ogromne znaczenie wychowawcze. Przede wszystkim szacunek do osób starszych, przede wszystkim dostrzeżenie tych osób starszych w społeczeństwie, ich historii życia, tego, że to są ludzie, którzy mają bogate doświadczenie, tego, że uczą się bliskości z tymi osobami, obcować z tymi osobami. Niektórzy z naszych uczniów nie mają swoich dziadków, nie mają swoich babć, dlatego też można tutaj zacieśnić kontakty, tak? Można nauczyć się tej wrażliwości na osoby starsze, na ich potrzeby, a też starsi myślę, że tutaj korzystają z tego, że z tej energii naszej, którą naszej, może nie mojej, ale naszych uczniów, którą mamy i którą możemy się dzielić z innymi. My, ludzie starsi, czujemy się akceptowani. Tak właśnie spotykają się z młodzieżą. Młodzież według mnie widzi, że ludzie starsi, dziadek i babcie, to nie tylko te osoby, którym trzeba ustąpić wypadałoby ustąpić miejsce w autobusie. Ale ze swojej strony chciałabym zwrócić uwagę na kolejny fajny temat. Rzemiosło w Pile. Że pan Maciej Usurski robi to pięknie, to nie zawiodłam się. Pięknie przedstawił historię rzemiosła. A my, i ludzie starsi, i młodzi, zobaczyliśmy, że cech, że przedstawiciele pilskiego rzemiosła to nie tylko piękny poczet sztandarowy, gdy składają wieńce podczas uroczystości świątecznych. To ludzie otwarci na nas. I sądzę, że będziemy mieć kolejnych przyjaciół, tak jak mówiłam na ostatnim spotkaniu. Ale fajnie wiedzieć, jakie są cechy u nas, które są na... I to tak jakby w młodzieży otwierało szanse, prawda? Zobaczcie, to jest najpopularniejsze, tu są jeszcze takie potrzeby. Ja sądzę, że to jest piękna sprawa. Chciałabym dodać, że w tym spotkaniu uczestniczyli goście, czyli przedstawiciele Zespołu Szkół Ekonomicznych, ja tak uproszczę nazwę, byli zaskoczeni,
naszą współpracą, uśmiechem i postawą młodzieży wobec nas i nas. Oczywiście spotkanie bardzo wartościowe. Myślę, że nie tylko dla tych, którzy byli organizatorami, czyli dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale również sporo skorzystała młodzież, która miała okazję właśnie zapoznać się tutaj i właśnie z działalnością cechu rzemiosł różnych, a także no, ta młodzież, która nie była z naszej szkoły, dowiedziała się cokolwiek o tym, jak wygląda historia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile i jak jest udział tej szkoły w budowaniu tej przedsiębiorczości w Pile. Ja powiedziałam tylko swoje 5 minut, tak, bo jestem bardzo krótko, ale to nie wszystko. Zachęcamy i będziecie, tak, że tak powiem, gośćmi w naszej szkole na przynajmniej 4 przedsięwzięciach. Dzisiaj byliśmy bardzo gościnni, natomiast myślę, że jeden z kolejnych odcinków powie o tym właśnie, jak budownictwo na terenie naszego kraju, przepraszam, naszego regionu się kształtowało i jaka rola też jest szkoły, w której dzisiaj jesteśmy. Powiem, ja tylko chciałam zapytać pana dyrektora, czuj się o swoją z widokiem nas, widokiem UTW. No, następne spotkanie będzie dotyczyło historii architektury Piły oraz tego, jak buduje się współcześnie domy. I myślę, że będzie to spotkanie już bardziej dostosowane do profilu szkoły, w której jesteśmy, czyli Pilskiej Budowlanki. Piła się zmienia bardzo dynamicznie ostatnimi czasy i myślę, że warto to przybliżyć szerokiemu gronu odbiorcy. To znaczy, ja tylko mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ono kwitnie, że jak gdyby jest kontynuacja tych wielu rzeczy, które wspólnie z panem Markiem zresztą zaczynaliśmy, albo wpadliśmy też trochę na ten pomysł, żeby coś takiego się działo. I to, że się to dzieje, to jest ta wartość dodana. I że to dzieje się tak dynamicznie i tak fajnie i w takim dobrym stylu i z taką klasą, to naprawdę zadziwia. Ja myślę, że ten segment tematyczny tu żyjemy, tu mieszkamy, jest świetną okazją do pokazywania różnych tematów dotyczących miasta Piły, ludzi Piły. I myślę, że to jest taki świetny łącznik jakby pokoleniowy między nami, ludźmi trzeciego wieku i młodzieżą. I tak trzeba dalej budować to. Uważam, że taki właśnie ten cykl spotkań to był strzał w dziesiątkę. Tak. Trzeba poznać swoją małą ojczyznę, tak, a dopiero wychodzić. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. To bardzo miłe spotkanie, ciekawe. No i jestem zaskoczona bardzo pozytywnie frekwencją, tym, że w zasadzie ten czas przeminął przez jak chwila. No i mam nadzieję, że będzie to zapowiedź dalszej naszej współpracy. Będziemy pisać o tym, co się tutaj u nas dzieje.